17 października wspominamy błogosławioną Tarsilę Cordobę Belda, wdowę i męczennicę. Tarsila Cordoba Belda urodziła się w Collana w archidiecezji Valencia w Hiszpanii 8 maja 1861 roku, a ochrzczona została 7 dni później w kościele parafialnym pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Z małżeństwa, które zawarła 19 stycznia 1884 roku w kościele parafialnym, urodziło się dwoje dzieci, ale zmarło w młodości z powodu różnych chorób. 26 marca 1922 roku owdowiała, co zainspirowało ją do poświęcenia się jeszcze bardziej apostolstwu oraz służbie Bogu i biednym. W tym celu przyłączyła się do hiszpańskiej akcji katolickiej. Po wybuchu wojny domowej i okrutnych prześladowań religijnych, które nawiedziły Hiszpanię w latach 30. XX wieku, Tarsila ukryła wyposażenie kościelne w swoim własnym domu i opiekowała się ukrywającymi się mniszkami, narażając się w ten sposób reżimowej władzy. Komuniści jednak odkryli jej działalność. Została zabita 17 października 1936 roku w pobliżu Algemesi. Papież, święty Jan Paweł II, w dniu 11 marca 2001 roku dokonał beatyfikacji Tarsily Cordoba Beldy w gronie 233 ofiar tego samego prześladowania. Ich liturgiczne wspomnienie obchodzone jest w Hiszpanii 22 września. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Tarsili. Spraw, abyśmy czcząc jej wejście do nieba, naśladowali jej odwagę w męczeństwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.